Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest poniedziałek, 31 maja 2028, minęła. Jesteśmy na żywo. +507 964 253 507 964 253. Zaczął się, proszę Państwa, Roland Garros. No bardzo pięknie się dla nas zaczął. Myślę tu i o Idze, nie o Hurkaczu. Iga Świątek dzisiaj ma urodziny. Wszystkiego najlepszego i w tym dla siebie ważnym dniu. Tak śmiesznie, bo napisała, że czuję się staro, skończyłem 20 lat. Wygrała ze swoją przyjaciółką, koleżanką, Słowenką Kają Juwan. Ja mam taką serdeczną prośbę, to oczywiście nic nie da, ale spróbuję. Mam serdeczną prośbę do koleżanek, kolegów od sportu, żeby nie mówili, nie pisali, że rozgromiła. Wygrała 6-0, 7-5, tam nikt nikogo nie rozgromił. Generalnie to jest tak, że tenis to jest elegancki sport i używanie takich terminów nie pasuje do tenisa. No, ośmieszacie się troszkę, jak tak próbujecie o tenisie. Moim zdaniem się ośmieszacie, jak tak próbujecie o tenisie mówić. No zobaczymy, jak będzie dalej. Zaczęło się dobrze. I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, Bolek w sobotę milczał. Lech Wałęsa w sobotę milczał. Gdy się milczy, wiadomo, to apetyt rośnie wilczy na poezję, która jeszcze drzemie w nas. Dlatego wczoraj Bolek opublikował wiersz. Tak sobie to tłumaczę. Ja nie wiem, czy to on sam napisał, czy ktoś mu przysłał. To jest następujący wiersz. Lechu, tyś walczył dla idei długie lata, bez nadziei. Ciągle byłeś człowiek mały, aż nadszedł czas chwały. Na szczyt wyniosły cię boje, stałeś się człowiekiem sławnym w kraju, związkowcem wytrawnym. Tak samo myślała zagranica, upartość z zawziętością, czyli przyłbica, nie została przez komunę zdarta. Twa dusza była rogata i uparta. Stałeś się znany przed światem, w zamian blask ducha pokryło szkarłatem i Nobel trafił w twe ręce, gdy ty pokojowo walczyłeś w męce. Skąd czerpałeś na to siły? Jakie duchy podpowiadając ci mówiły, że zwyciężysz komunę sobą, a lud pójdzie za tobą. Taki to jest wiersz. Ja go odczytałem oczywiście z głęboką satysfakcją i przyjemnością, między innymi ulegając sile perswazji, apelowi, z jakim wystąpił Sławek Jastrzębowski. I teraz zamierzam właśnie Państwu po pierwsze przekazać ten apel, tę prośbę Sławka Jastrzębowskiego, żebyśmy wszyscy właśnie z tą poezją no, trafili pod strzechy, żeby ją czytać dzieciom. Ja jeszcze dzieciom swoim nie czytałem, ale zamierzam dzisiaj przed snem. O to prosi nas Sławek Jastrzębowski, a jego interpretacja wygląda i brzmi właśnie tak. Uwaga, Telekino. Bardzo uprzejmie proszę. Proszę Państwa, zachęcam do głośnej recytacji, do interpretacji wiersza Lecha Wałęsy, wiersza W próżności mojej, czy może się nie podobać. Lechu, tyś walczył dla idei, długie lata bez nadziei. Ciągle byłeś człowiek mały, aż nadszedł dzień chwały. Na szczyt wyniosły cię boje, stałeś się człowiekiem sławnym. W kraju związkowcem wytrawnym, tak samo myślała zagranica. Upartość z zawziętością, czyli przyłbica, nie została przez komunę zdarta. Twa dusza była rogata i uparta. Stałeś się znany przed światem, w zamian blask ducha pokryło szkarłatem. I Nobel trafił w twe ręce, gdy ty pokojowo walczyłeś w męce. Skąd czerpałeś na to siły, jakie duchy podpowiadając ci mówiły, że zwyciężysz komunę sobą, a lud pójdzie za tobą. Piękna sprawa, naprawdę zupełnie wyjątkowa
Jeśli tylko mogę się do tego apelu przyłączyć, to bardzo uprzejmie Państwa proszę, żeby posłuchać Sławka Jastrzębowskiego i z tym wierszem żyć przez następne dni, tygodnie, miesiące, lata. To jesteśmy w stanie na pewno dla Bolka zrobić. Proszę Państwa, dzisiaj miał konferencję prasową minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. No to jest poważna bardzo sprawa związana z tą zbrodnią, jaka się wydarzyła w okolicy Kamienia Pomorskiego. Tam w niedzielę policjanci odnaleźli ciało poszukiwanej 18-letniej dziewczyny Magdy. Według nieoficjalnych doniesień najpierw została zgwałcona, później zamordowana. Zatrzymano sprawcę, 29-letniego Dawida J. Zbigniew Ziobro powiedział tak: bardzo głęboko współczuję rodzinie zamordowanej nastolatki. Brak tu słów, które byłyby adekwatne do tego bólu i cierpienia. Jak podkreślił, jego rolą jako prokuratora generalnego jest poinformować o szczegółach śledztwa, zwracać uwagę na wnioski dla systemu prawnego, który okazał się mocno niedoskonały. Powinny skłonić rząd, parlament do wyciągania konsekwencji, aby w tym strasznym dramatom i tragediom zapobiegać, tak mówił minister. Poinformował, że zdaniem śledczych sprawcą tego zabójstwa jest zatrzymany mężczyzna, który po raz pierwszy pozbawił życia swoją koleżankę, kiedy miała 14 lat. W ocenie Zbigniewa Ziobry został on przez wymiar sprawiedliwości potraktowany bardzo łagodnie. Przekazał, że kierowany przez niego resort pracuje nad przepisami, których skutkiem będzie zaostrzenie kar za przestępstwa najcięższego kalibru. Nie można dalej mówić, pocieszać się, że to tylko nieuchronność kary wszystko załatwi. Otóż jest kategoria sprawców zdemoralizowanych o tak mocnych predyspozycjach do przestępstw, że jedynym skutecznym narzędziem ochrony jest ich długotrwała izolacja. Pan minister Woś przygotował zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i w najbliższych dniach przedstawi je też Państwu celem wywołania dyskusji społecznej, poinformował minister Ziobro. No nie wiem, na mnie nie liczcie, jeżeli chodzi o tę dyskusję społeczną. Ja jestem takiego zdania już od wielu, wielu lat, że te kary są niewspółmierne do wagi tych przestępstw. Te wszystkie kary, jakie u nas są orzekane za gwałty, już tam nie mówię o pedofilach i nieletnich, to są kary niewspółmierne do tego rodzaju przestępstw. Pan Kazimierz jest z nami, tak? Dobry wieczór, panie Kazimierzu, kłaniam się. Dobry wieczór. Słuchamy panu. Wie pan, ja miałem dwie sprawy, znaczy jedną, a teraz już dwie, bo pan zaczął o tych karach. Zatem ja dzisiaj tam słuchałem jeszcze w tym, no, na innej stacji. To nie chodzi, to może według mnie to może nie chodzi o to, o sam kary, tylko no wie pan, jeżeli sąd orzeka karę za zabójstwo, tak jak za zabicie psa, no to przecież to się już normalnie ludziom w pale nie mieści. No jak można takie rzeczy robić? Tam było z tymi na Mazowszu, to kobiety tam zamordowali, ojciec i syn. No i dostali 6 lat więzienia. Zakwalifikował to sędzia jako pobicie ze skutkiem śmiertelnym. No pobicie to może być wtedy, jak ja się z kimś bił i będzie wypadek, on upadnie i no, i umrze. No. To jest pobicie ze skutkiem śmiertelnym, a nie działanie z premedytacją, że... A czy pan Ziobro będzie zaostrzał kary, czy nie? Jak sędzia orzeknie, jak ma zawiasy od 5 do 15, to i tak orzeknie 5 i taki będzie efekt tego tylko. A druga sprawa. Tutaj w tych wszystkich stacjach, no i w tym niektórych tych naszych pozwól się może polityków nazywa się politykami. I wie pan co, jak tak popatrzę, wie pan, jestem trochę starszy od pana. Wychowałem się, miałem wtedy 20 lat na Trójce. Tak ja słyszę teraz ten poziom tych polityków naszych, tych nitrasów, Budków, Hołowniów. Wie pan, to mnie się... Tylko to chciałem powiedzieć. Mnie się nasuwa tylko, wie pan, jedno porównanie z Chandlera. Mogę powiedzieć? Halo. Wie pan, to jest tak, jak napisał w tym,
takiej, w tej powieści Długie pożegnanie, że porównywanie tych ludzi do polityka i nazywanie ich politykiem, to tak jakby człowiek chciał porównać małpę Kataryniarza do Toskaniego. No, wie pan, kiedyś ten Ryska, ten poseł Ryska nazwał to cały ten Sejm małpiarnią. No, no może nie cały, no ale małpiarnią. No i miał rację. Wie pan, to co oni wyczynają, naprawdę nieraz to aż mi się, nie to, że jestem zażenowany, bo mało rzeczy mnie może zażenować, ale tak się z siebie takich kretynów robić, to jest, przepraszam. Przepraszam bardzo i dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie, panie Kazimierzu. Zgadzam się z panem, jeżeli chodzi o te kary. Znaczy, ja to mówiłem w tym kontekście, że przepraszam bardzo, ale ja bym takich zwyrodnialców nie wypuszczał już nigdy po prostu po pierwszym tego typu przestępstwie, jak gwałt. Już nie mówię tam gwałt połączony z zamordowaniem, ale no nic, państwo, jeśli chcecie brać udział w tej dyskusji, to dyskutujcie na mnie, proszę nie liczyć, to moim zdaniem nie ma większego sensu. To już dawno temu powinno być zaostrzone i tyle. Pan tutaj mówił o tym, jak my ufamy naszym politykom. Polacy w podobnym stopniu nie ufają zarówno rządzącym, jak i opozycji. Tak wynika z najnowszego sondażu. Badania przeprowadził Instytut Badań Spraw Publicznych dla portalu stanpolityki.pl. Z najnowszego sondażu wynika, że po raz pierwszy od lutego większa liczba respondentów zadeklarowała pełne lub częściowe zaufanie do rządu, 31%, niż do opozycji, 29%. No ale to jest niedaleko, bardzo blisko. Te wyniki oznaczają, że rządzący poprawili swoje notowania o 5 punktów procentowych, podczas gdy zaufanie do opozycji spadło o 4 punkty procentowe. Rząd Morawieckiego wychodzi z największego kryzysu zaufania. Głosowanie nad Krajowym Programem Odbudowy wprowadziło w kryzys opozycję. Najwięcej jest tych, którzy nikomu nie ufają i to oni zdecydują, kto będzie rządził w Polsce. Tak napisał Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Z kolei z najnowszego sondażu Pracownia Estymator dla portalu dorzeczy.pl wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Jednak partia Kaczyńskiego z poparciem na poziomie 38,4% nie mogłaby liczyć na samodzielną większość w Sejmie. Na drugim miejscu z wynikiem 22,2% plasowało się ugrupowanie Szymona Hołowni. Polska 2050 odnotowała wzrost o 1,3%. Sondaż nie przynosi dobrych wiadomości dla Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska, która tracąc 3,5 punktu procentowego uzyskała 14,6% głosów. Swoją reprezentację w Sejmie miałyby także Lewica, SLD Wiosna Razem, 10,8%, to jest 1/10, wzrost o 1/10, oraz Konfederacja 7,1%, tutaj wzrost o 0,3%. Ale zwracam uwagę na to, że mniej więcej tyle samo Polaków nie ufa i rządzącym, i opozycji. No i absolutnie rację ma pan Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, że ci, którzy nie ufają generalnie jednym i drugim, ci decydują. Pan Czesław Zgoleniowa jest z nami. Kłaniam się, panie Czesławie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze i słuchającym. Otóż ciężko się do waszej tej skrzynki dostać. Nie wiem, prawie miesiąc czasu mnie nie było na antenie, a starałem się. No nie wiem. Coś słaba ta skrzynka, mała pojemność, ale to mniejsza z tym. Panie redaktorze, jak ja zobaczyłem, że na wizji czy gdzieś tam w Soczi spotkali się dwaj przyjaciele z lodowiska. Car Putin i jakiś hokeista, znaczy tuzy hokeja i Łukaszenka. No ale jak spojrzałem na twarz tego Putina, coś ona taka niewyraźna, nalana, napita, czy tam po prostu spuchnięta. Nie wiem, czy to jakaś choroba,
czy to jakieś wyrzuty sumienia, czy ewentualnie jakieś inne środki zaradcze. No ale widzi pan, na niego nie ma siły, na tego jednego i drugiego. Po prostu ani ten wielki Biden, ani Europa, ani cały świat nie da mu rady. I po co te mielenie językiem? No ale nieważne tym. No i oglądam też inne media, co tam się dzieje, płaczą z Kowyczą, Gozdyra, Monia, Morozowski, Kraśko, inni, prawda, całą dobę. Ja nie wiem, po co ci nasi ministrowie tam chodzą? Przecież nie daję im szansy odpowiedzieć na pytanie. Więc po co tam chodzicie? Tam nie ma naszego elektoratu. Panowie ministrowie, nie chodźcie tam, bo to jest bez sensu. Oni tylko was zajeżdżają, a wy się tak jeszcze delikatnie. Ja bym im odpowiedział odpowiednio, no ale trudno. Tam na tam antenę mnie nie puszczają. Już mają mój telefon i inne sposoby. No i druga strona medalu. Tutaj kiedyś, to już dość dawno było, Sikorski mówił, że paru tam Goebbelsów w PiS-ie widzi, a ja widziałbym paru tam w PO, tak zwanych Volksdeutschów. No i jednego takiego Sikorskiego nieobrzezanego. Druga strona, Herr Tusk, deine Deutsche ist zu schlecht, musst zu lernen viele Jahre und akzentieren. Także panie Tusk, pan niemiecki jest słaby, ja też mam słaby niemiecki, ale uczyłem się 50 lat temu w liceum, także troszeczkę zapomniałem. A pan obcuje z tymi przyjaciółmi ze Zachodu. Ja z Niemców oglądałem już dawno, za Dederowa, za tych, i mam jakieś przekonanie o nich. A pan, nic się pan nie nauczył, absolutnie nic się pan nie nauczył. Także panie Sikorski, też musi pan się czegoś nauczyć i panie Tusk, nauczcie się kultury i szanujcie innych. No i ten płacz, że ten, no, ten jak grajek, jak on się nazywa, idzie do PiS-u, jak teraz płaczą, co się, Kukiz się wiąże. Jak się wiązał z PSL-em, to było pięknie i cudownie, a teraz nie. No po prostu... Panie Czesławie, tak? Bardzo uprzejmie dziękuję. Ja muszę panu przerwać, bo nam się czas pierwszej części skończył. Dziękuję, pan go wyczerpał. Do widzenia i mam co nadzieję, że... Kukiza... że się uda dodzwonić, tak? Do... Dobra, pozdrawiam serdecznie. No dużo telefonów jest po prostu, zwyczajnie. Co do Kukiza, to Kukiz się zastrzegał, że to jest tylko porozumienie programowe, że to nie jest koalicja. Natomiast o Tusku i o tym, jak za nim tęsknię, to zaraz państwu opowiem. Krótka przerwa i za chwilę jesteśmy razem.